Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Witamy Was serdecznie, mówi do Was Agnieszka Tobijasiewicz. Słuchacie audycji Poza rządem, a słuchacie jej dzięki realizatorowi Szymonowi Szumnemu, któremu serdecznie dziękuję za jego pracę. Dzisiaj mamy drugi odcinek spotkania z Centrum Obywatelskim i cyklu dotyczącego takich podstawowych informacji o tym, jak... Po prostu o organizacjach pozarządowych, chyba najlepiej powiedzieć o trzecim sektorze, bo w zasadzie dotykamy różnych aspektów. Dzisiaj, jak mogliście przeczytać na stronie Radia Pryzmat, będziemy dotykać aspektów prawnych, dlatego w studiu Radia Pryzmat jest Joanna Czarnik i Przemysław Żak. Mam nadzieję, że dobrze Wam znane głosy, bo już nie raz tu się spotykaliśmy. W takim towarzystwie razem jeszcze nie, ale osobno jak najbardziej. Ja Was jeszcze serdecznie chciałabym zaprosić na takie wydarzenie, jakim jest drugie urodziny Ambasady Krakowian, które odbędą się w sobotę 2 kwietnia o godzinie 19:00, oczywiście w siedzibie ambasady, czyli w samym centrum Krakowa na Stolarskiej. No i oczywiście ostatnia informacja, czyli to, co słuchaliśmy, bo jak wiecie, w Radiu Pryzmat słuchamy muzyki na wolnych licencjach. Był to Kai Klas i to on nam będzie towarzyszył dzisiaj. Piosenka Andromeda. Sam podpisuje się jako artysta chilloutowy, a niektórzy uważają, że jest rockowy, więc to będzie ciekawe spotkanie dwóch różnych akcentów dzisiaj poza rządem. I dzisiaj temat, czyli aspekty prawne. Taki drugi wątek, który stwierdziliśmy, że warto poruszyć w kontekście wprowadzenia sektora trzeciego w Radiu Pryzmat. Właśnie, dlaczego taki temat? Temat, myślę sobie, myślę, że dość oczywisty, ale wcale nie bardzo prosty. Pierwsze spotkanie rozmawialiśmy o tym, czym w ogóle są organizacje, jak to wygląda, jak to się układa w naszej rzeczywistości wśród innych sektorów, ale zanim zaczniemy rozmawiać o szczegółach, czyli o tym, skąd one biorą pieniądze, co robią, to wydaje mi się, że warto popatrzeć na to, na takie podstawy, tak? Na to, co nas konstytuuje, co ustala pewne reguły, i daje nam jakieś ramy i możliwości działania. No i to są te wątki głównie prawne, ale chyba też liźniemy troszeczkę finansów, jeśli czas nam pozwoli dzisiaj. Miejmy nadzieję, właśnie tak sobie też pomyślałam, że dla niektórych usłyszenie, że organizacje pozarządowe mają aspekt prawny, może być przerażające i może dlatego warto dotknąć tej sprawy, czy ona jest taka prosta, czy poradzimy sobie sami, czy nie, tak. I gdzie szukać pomocy. Tak, i myślę, że tutaj będziemy prezentować z Przemkiem dwa różne punkty widzenia. Ja jako praktyk działania w organizacji pozarządowych, zupełnie niezwiązany z prawnymi tematami, ale jak przyzna Przemek, całkiem dobrze sobie z nimi radzący. To znaczy, że każdy zwykły człowiek, humanista jest w stanie na takim poziomie, na jakim to jest potrzebne, jest w stanie sobie z prawnymi aspektami poradzić. No i Przemek, przedstawiciel organizacji Fundacji Stańczyka, która w tych prawnych wątkach się specjalizuje, i prawnik, więc będziemy mieć perspektywę zwykłego człowieka i perspektywę prawnika. Przemek się uśmiecha. Tak, właśnie czekałam na jakiś komentarz. Czy usłyszymy komentarz? Życie prawnika jest trudne. Prawnik też jest zwykłym człowiekiem, chciałem zaznaczyć na samym początku. Czyli sami zwykli ludzie. Bycie prawnikiem nie predestynuje do bycia jakimś niezwykłym podmiotem. Ale w tym temacie, no to trochę więcej. Głos eksperta jednak. Za to jednak gdzieś tam też mam to doświadczenie praktyczne, więc śmiem twierdzić, że może łączę nawet te dwa aspekty patrzenia się. Za to na pewno regulacje prawne, które w tej chwili obowiązują w Polsce, no nie należą do najprostszych i do najłatwiejszych. Tendencja jest zdecydowanie ta tendencja jest w stronę zwiększania ilości regulacji i to nie tylko chodzi o zakres jakby ilości czy też nowych rodzajowo obowiązków, co też rozbudowywanie regulacji dotyczących już niejako rzeczy uregulowanych, tak? Czyli uszczegóławianie. I
tutaj takim przykładem na pewno jest ustawa o pożytku publicznym, która teraz właśnie przed chwilą była znowu nowelizowana. W tamtym roku była nowelizowana bodajże łącznie 3 razy. Teraz jest czwarta nowelizacja, ta z inicjatywy senackiej. Na szczęście ta teraz nie jest jakąś taką nowelizacją, która by wprowadzała jakiś zamęt czy jakieś zmiany niesamowite w zakresie obowiązków. No, tylko chciałem pokazać, że jakby rzeczywiście mamy trochę inflacji w regulacjach prawnych dotyczących organizacji pozarządowych, ale nie tylko, bo to jest jednak w ogóle ogólne zjawisko, z którym mamy do czynienia w Polsce już od wielu lat. Czyli jednym słowem chodzi o to, że nie może być tak, że jak ktoś zaczął prowadzić organizację i raz przeczytał ustawę, nie może na tym poprzestać, tylko musi sobie sprawdzać, czy coś się nie zmieniło. Tak, niestety to się do tego jednego słowa sprowadza. Na pewno tutaj dobrym źródłem jest NGOPL, który dość na bieżąco relacjonuje wszystkie nowelizacje, wszystkie zmiany, jakie mają miejsce w zakresie prawa dla organizacji pozarządowych. Natomiast to, co jest ważne, już tak bardzo serio mówiąc, to myślę sobie, że te tematy prawne są ogarnialne dla przeciętnego człowieka. Tak jak mówisz, trzeba ich pilnować, patrzeć na nie, być na nie wyczulonym, a w takich sytuacjach, kiedy robi się bardziej skomplikowane, po prostu się zwrócić do ekspertów, tak? Takich osób, które się specjalizują w tym prawnym aspekcie działania organizacji jest sporo. Między innymi w Centrum Obywatelskim podpowiadamy, pomagamy i nie jesteśmy jedyną organizacją w Krakowie, która to robi, więc kiedy robi się trochę trudniej, to po prostu trzeba pójść po pomoc i też da się to zorganizować. To może podbiegnijmy do pierwszego punktu, czyli jakie są różne formy organizacji pozarządowych, tak jak już w zasadzie wspominaliśmy ostatnio, ale teraz skupmy się na tym właśnie aspekcie prawnym i jakie pytania powinniśmy sobie postawić, kiedy chcemy założyć jakąś organizację i nie wiemy, którą formę wybrać i która będzie nam najbardziej służyła, o tak bym to powiedziała. To znaczy tutaj w ogóle jedno słowo wstępu, tak? Takie hasło sektor pozarządowy to tytułem ciekawostki. Niedawno kolega na spotkaniu w Warszawie, który się zajmuje organizacjami od innej strony niż prawnej akurat, zwrócił mi uwagę, nie pamiętam teraz jakie to były badania, ale świeże, z ostatniego roku, które wskazywały, że większość liderów organizacji pozarządowych twierdzi, że nie istnieje coś takiego jak sektor organizacji pozarządowych w Polsce, więc taki temat tożsamości sektora i tego, czy faktycznie coś takiego ma miejsce, to jest osobna bajka. No ale gdzieś taka ciekawostka dla osób, które ewentualnie chcą w to wchodzić. Za to jeśli chodzi o formę, organizacje pozarządowe jako pojęcie, rzeczywiście można znaleźć na Wikipedii jakąś definicję, ale też jest taka definicja w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i to jest taki pierwszy akt, który osoba, która chce prowadzić działalność społeczną, nazwijmy to społecznie użyteczną, no powinna sobie gdzieś tam odnotować, że coś takiego jest, będzie ją obowiązywało, będzie ją dotykało w ten czy inny sposób. I tam jest definicja tak zwana legalna, czyli taka, która jest określona w ustawie, w prawie. Definicja organizacji pozarządowej. I ogólnie rzecz biorąc sprowadza się do tego, że pod tym pojęciem rozumie się fundacje i stowarzyszenia. I w zasadzie niespecjalnie coś więcej. Aczkolwiek wśród stowarzyszeń rozróżniamy 2 rodzaje stowarzyszeń. Tak zwane stowarzyszenia rejestrowe i stowarzyszenia zwykłe. Stowarzyszenia zwykłe to jest pojęcie ustawowe, a stowarzyszenia rejestrowe to takie pojęcie potoczne. No, chodzi o te stowarzyszenia, które w Krajowym Rejestrze Sądowym są rejestrowane i one są najbardziej popularne. Mają osobowość prawną, tak jak i fundacje i można powiedzieć, że tworzą, czy też tworzą tą drugą grupę oprócz fundacji najbardziej znanych nam organizacji pozarządowych. Za to od maja stowarzyszenia zwykłe też będą podpadały pod definicję organizacji pozarządowej, bo nabędą możliwość zaciągania zobowiązań oraz nabywania praw, czego w tej chwili nie mają, więc zostaną trochę upodmiotowione i od maja będą też organizacjami pozarządowymi. Mm-hmm. Tak sobie pomyślałam, że może osobowość prawną wytłumaczmy. Osobowość prawną, ojej. To jest najtrudniejsze pytanie. Na ten temat tak? Jest bardzo dużo napisanych mądrych artykułów i książek, ale tak można powiedzieć, że osoby prawne to są pewnego rodzaju takie fikcje, tak? Nikt nigdy nie widział do końca tej osoby prawnej, tylko widział ludzi, którzy działają za tą osobę prawną. No niemniej dla różnych potrzeb, mniej lub bardziej szlachetnych, ludzie wymyślili taką koncepcję. I do czego się to sprowadza? Sprowadza się do tego, że jednostka organizacyjna, która ma osobowość prawną, jest osobą prawną, jest zrównana, można powiedzieć, tak z perspektywy przeciętnego człowieka, w możliwościach prawnych z
każdym normalnym, dorosłym człowiekiem. Po prostu. Czyli może być podmiotem praw i obowiązków. To jest jeden plus, a drugi plus to jest to, że może zaciągać te obowiązki i nabywać prawa. To niekoniecznie jest to samo, bo dziecko też może być podmiotem praw i obowiązków, a już być bogaczem, ale nie może nic z tym zrobić. Nie może zaciągać zobowiązań ani nabywać praw. Więc osoba prawna może od momentu, kiedy jest wpisana do rejestru, chodzi tutaj o Krajowy Rejestr Sądowy, nabywa tą osobowość prawną i już może działać, tak? Czyli trochę to, co nazywamy powszechnie jakimś takim, w takim potocznym języku podmiotem, nie? To jest takie słowo, które przychodzi mi do głowy, tylko że tak to ludzie mówią, instytucja, organizacja, podmiot, tylko rozumiem, że on musi spełnić pewne formalne warunki. To, że my we dwójkę umówimy się, że coś robimy, to jeszcze nie wystarcza. Trzeba się jeszcze zarejestrować, zaistnieć w jakimś takim właśnie tym prawnym kontekście. Tak, to zdecydowanie nie wystarcza i rzeczywiście, jeśli chcemy coś zrobić, chcemy zbudować jakąś instytucję, która będzie miała swoją markę, swoje prawa, swój majątek, swój dorobek, historię i tak dalej, i chcemy, żeby prawo to chroniło, to rzeczywiście w tym momencie musimy założyć osobę prawną, tak? To nie wystarczy po prostu zwykła umowa, że tak jak tutaj sobie w trójkę siedzimy, stwierdzimy, że zakładamy towarzystwo zajmujące się czym opowiadaniem o organizacjach pozarządowych. Tak możemy sobie taką umowę cywilną zawrzeć, no niemniej wciąż będziemy trzema osobami fizycznymi i będziemy na tych zasadach funkcjonować. Zatem jeśli chcemy stworzyć podmiot, no to wtedy musimy pomyśleć o osobie prawnej. No i tutaj dochodzimy troszkę właśnie do pytania, czy istnieć jako grupa nieformalna, czyli po prostu jako ekipa, która coś razem robi, czy jednak stawać się organizacją, tak? I tu trochę odpowiedź nam się klaruje, jeśli jesteśmy organizacją, no to mamy pewnego rodzaju możliwości i przywileje funkcjonowania, no, w świetle prawa, że tak powiem. Ale też obowiązki. Tak, i obowiązki, tak. I istniejemy w inny sposób niż po prostu ekipa ludzi, nie? Znaczy, warto z perspektywy prawnej podkreślić jedną rzecz, jaki jest duży plus założenia osoby prawnej i też po co to zostało wymyślone de facto, tak? Jednak osobowość prawna i osoba prawna to jest koncepcja wymyślona głównie na potrzeby handlu, inwestowania, tak, podejmowania ryzyka. I osoba prawna jako podmiot niezależny od osób, które ją tworzą, niezależny prawnie jakby, tak, oczywiście wpływ decyzyjny i tak dalej, jasne, ale mówimy tutaj, jest autonomicznym, osobnym podmiotem, który ma swoje interesy przecież, tak, to prawnicy będą się bardzo nad tym rozwodzić, które my jako założyciele możemy nawet naruszyć, to też jest już od razu gdzieś tam sygnał, jak to może funkcjonować. No nie jest po co to zostało założone, po to, żeby zatrzymać to ryzyko, zatrzymać na tej osobie prawnej. Jeśli ta osoba prawna jest niezależnym podmiotem, ma swoje interesy i swoje prawa, no to my przerzucamy na nią ryzyko naszej działalności. No pierwotnie jakieś handlowe, inwestycyjne, tak? Więc w efekcie wierzyciele rozbiją się o tą osobę prawną, a do nas już nie dojdą. No to tak mówiąc bardzo potocznie, mam nadzieję, że to jakoś wyjaśnia, o co chodzi. No i można powiedzieć, że w organizacjach pozarządowych jest trochę taki mechanizm, tak? Że też tworzymy osobę prawną, żeby przerzucić na nią ryzyko naszej działalności społecznej, tak? To bardzo rzadko działacze społeczni to zauważają, ale od strony prawnej tak to funkcjonuje. To jest wielki plus założenia osoby prawnej. Zamiast w 3, 4, 5, 7 osób jako osoby fizyczne za wszystko odpowiadać jakby swoją podmiotowością, ja jako ja, tak? Swoim tutaj, majątkiem. Swoim tutaj. Majątkiem i tak dalej. Przy osobie prawnej tego nie ma. Najlepiej teraz będzie to widać właśnie przy stowarzyszeniach zwykłych, które dostając tu możliwość nabywania praw i obowiązków, wciąż pozostają tak zwanymi ułomnymi osobami prawnymi, gdzie odpowiedzialność majątkową za zobowiązania stowarzyszenia ostatecznie będą ponosić członkowie tego stowarzyszenia, tak jak to jest zgodnie z kodeksem cywilnym normalnie przy większości ułomnych osób prawnych. Za to w stowarzyszeniach rejestrowych, w fundacjach tego nie ma, tak? W fundacjach nie ma w ogóle członków oczywiście, ale w stowarzyszeniach członkowie nie odpowiadają za zobowiązania swojego stowarzyszenia. Czyli w przypadku stowarzyszenia zwykłego, powiedzmy, że realizowaliśmy jakieś przedsięwzięcie, realizowaliśmy jakiś projekt, coś się nie powiodło i narobiliśmy sobie długów. Tak, ale to dopiero od maja będzie, tak? Bo w tej chwili nie mogliśmy jeszcze tego zrobić, bo formalnie takie stowarzyszenie nie ma tej osobowości, nawet tej podmiotowości, jakikolwiek sposób tej namiastki, żeby mogło w ogóle coś takiego zrobić, więc to zawsze były od razu długi członków. Za to w tym momencie i w ich imieniu zaciągane zobowiązania, za to w tym momencie po zmianie, po nowelizacji od maja stowarzyszenie będzie mogło nabywać pewne prawa i będzie odpowiadać przed wierzycielami w pierwszej kolejności ze swojego majątku, ale jak ten się wyczerpie, to wierzyciele prawnie będą mogli dochodzić bezpośrednio z majątku
majątku członków stowarzyszenia, tak? I to jest ta duża różnica pomiędzy stowarzyszeniem zwykłym od maja, a stowarzyszeniem rejestrowym, które no, funkcjonuje według dotychczasowych zasad, czyli daje większe bezpieczeństwo. I cały dzień o tym w zeszłym tygodniu Przemek razem z grupą uczestników rozmawiali właśnie o takim aspekcie odpowiedzialności prawnej osób zasiadających w zarządach. Więc myślę, że moglibyśmy jeszcze ciągnąć, bo tutaj tak, ciekawych tematów. Zdecydowanie tak. My wiemy, że możemy dużo mówić, ale myślę, że teraz dojdzie do głosu Kai Klas i jego piosenka Where Are You, a później pociągniemy kolejny wątek dotyczący aspektu prawnego.